Dzisiaj, kochani, postarałem się, jest taka pogoda, byle jaka, postarałem się obierać paprykę, bo nie mam co robić. I o, raz, i tu sobie kładę, o, gotowe do marynaty, później będę napychał tylko w słoiki. Ale ten miąższ z papryki trzeba powolutku usunąć, nie, żeby papryka była sama bez miąższu, same warzywo. O, ładnie kładziemy tutaj. Następnie. Pięknie to samo. O. Wychodzi taki kwiatek. O. Następne. Tylko te ziarka musimy upróżnić, bo one są niepotrzebne. I to wykrajujemy. To nic, poleciało, to później i to ładnie przykroimy. O. I następne. Będziemy następną paprykę. Przekroimy ją na cztery części. Lepiej jest obrać. O. Ładnie, pięknie wygląda. O. I to będziemy oczyszczać. Będziemy oczyszczać z tej waty, z tego byłego, starego. O. I tu już mamy. Przestań szczekać. Nie rozpraszaj mnie. A być ciepło do budy. O. Tego zrobimy dwa. Pięknie. I układamy to na kupeczkę. I później będziemy napychać słoiki. Na razie musimy narobić na kupeczkę. To parę mi już się zaczerwieniało, także były zielone. Wziąłem je. Biurka włożyłem, zaczerwieniła się papryka. O. No i resztę wybieramy. Robię to, kochani, po swojemu. Sam robię takie rzeczy. Nie mam żony. W gruncie rzeczy byłem żonaty przez 25 lat. Rozwiodłem się. No i podobał się ten dom, co widzieliście na moich filmach. I poprosiłem obcego człowieka, żeby mi pomógł to załatwić. On mówi, nie widzę problemu. I załatwił mi ten dom. Mieszkam w nim. Tylko jest problem ze spłatą, bo do spłaty jest dużo. A prowadzę tę transmisję i te filmy wszystkie, myślałem, że przyniosą mi jakieś korzyści, a tu nie ma nic, żadnych korzyści. Pewien przyjaciel z Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówił, że mi pomoże w tej pandemii, wspomoże mnie pieniędzmi, to mówi, zagraj w grę. Mówię, czemu nie? Zagrałem w grę Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mój udostępnij. Najpierw było podać swoje imię. Podałem H. I pod H było 20 milionów. I jeszcze było tak, że udostępnij do 15 lub 20 grup. Do 10. No to ja oczywiście to zrobiłem. I mówili, że przeleją kasę w ciągu 10 minut. Nie zrobili tego. Po prostu naciąganie ludzi na kasę. A to wygląda.
Ktoś dobrze kasę trzepie na tym. A ja z tego nie mam nic. I co mi z tego? I mam im ja udostępniać świat. Ja mam ich udostępniać świat, żeby oni kasę trzepali, a nie z tego nie miał? Tak nie może być. Przez dłuższe czasy nie odzywali. Jak zmieniłem profil na inny, bo mi zablokowali profil, bo trzepali kasy, żeby mi zablokować profil. Miałem 7000 filmów i 5000 przyjaciół z różnych krajów. Kazali mi się wylogować. Ja się wylogowałem. I zalogowałem się znowu, przecież za każde logowanie trzeba dobierać sobie przyjaciół. Powiem tak wam szczerze, że dobrałem przyjaciół, zalogowałem się na inny maila. Jak widzicie na internecie czy na goglach. No i dobrałem sobie przyjaciół. Mam 500 filmów i mało subskrypcji. A teraz mam 4400 muzułmanów. A dobieram sobie takich, co są księciami, królami z całego świata. Mam 16 królestw. Mam Zjednoczone Emiraty Arabskie w Dubaju. Mam sieć. Mam Królestwo Arabii Saudyjskiej, Mekka. Królestwo Arabii Saudyjskiej. Dla mnie niektóre kraje to są jak legenda, jak bajka. Ja kiedyś żyłem w bajkach tylko. Nie wiedziałem, że Bagdad słynął z przepięknych baśni. Królach, u królewiczach. A teraz w rzeczywistości wyszło na to, że to prawda. No, jaki ten świat mały. No, to wszystko będziemy napychać. No, obczyszczamy, mam słoiki. Problem będzie z wieczkami, bo wieczka są potrzebne. Co, w łaskę idziesz? Tak? W łaskę? Może nie umiesz mówić, chcesz mnie przeprosić, co? Jeść ci się chce, tak? Jeść. A może mam cię wygonić stąd? Co? I pójdziesz w pizdu, będziesz wolny. Nie chcesz? Jak niedobry pies, to wynoś się stąd i nie chcecie dowiedzieć. Już. Nie. Uciekasz, chodzisz sobie gdzie chcesz. I bez mojej zgody. Mówię do psa, bo pies tutaj siedzi koło mnie. Przyszedł do mnie w łaskę. Bo ucieka sobie, chodzi na kurwy. A teraz przyszedł i prosi mnie. Wybacz pan. Tylko, że nie umiem mówić. Przez płot i poszedł na sukę. Na suki. No ma, że tu jedno, narobił piesku. On o tym nie wie. Pies ma swój rozum. A ja? Nie dopuszczam do siebie nikogo, nawet ludzi. Bo jedna osoba mi zrobiła krzywdę, jeszcze mam rany w sercu. Nawet przyjaciela nie dopuszczam, bo zdradzieckie są.
zazdroszczą mi tego, co ja prowadzę. Nikt boi się pokazać się w telewizji? Ja się nie boję. Dobrałem takich przyjaciół, co wcześniej powinienem zrobić. A nic ludziom złego nie robię. Po prostu dobieram sobie przyjaciół i z nimi piszę. I nic poza tym. A jak który będzie chciał mi pomóc, to nie ma sprawy, może mi pomóc. Macie za dużo pieniędzy. Niektórzy. Nie wiecie, co z nimi macie robić. To ludzi doprowadzacie do szału. Bo niektórzy za pieniądze by wszystko zrobili. Idzie zima, niedługo deszcze i do zima i słota. To ja robię sobie przetwory na zimę. Żeby w zimie później sobie zjeść spokojnie. Wyczyszczam. O. Widzicie? A nie czyszczę. I zaraz będziemy napychać. Jeszcze mam cztery cukinie. Nie cukinie, tylko papryki. Cukinie też mam. Będę robił. Olecho. Olecho te. To też będą dobre. Zielone też są smaczne. Piechota. Zielone są lepsze niż te czerwone. Więcej mają soków. O. Pięknie. Powyczyszczamy. Zazwyczaj to kobiety robią takie rzeczy. Mężczyźni nie. Jednak się pytam. Masz żonę robić coś takiego? A nie, inaczej. Pytałem się go, czy ty to robisz? A on mówi, a po co mam żonę? Żona niech robi. No tak. Kobieta do wszystkiego jest. Tylko ją zaszlachtować, tak? Kobieta wam dupy da. Ugotuje wam. I co? To i tak ją walić? Nie. Kobietę trzeba szanować. Potomstwo z czego się robi? Zapładniamy kobiety. Zrobimy z niemi, robimy z nich szmaty. Tak? Jak to mówią? Wynieś, przynieś, pozamiataj. Kobieta jest do wszystkiego. Zaspokoić mężczyznę. A chłop? Bzyknąć sobie, zaspokoić organizm i dobrze jest. A ja się rozwiodłem. Synek zmienił nazwisko, bo mówi, że takiego ojca mu nie potrzeba. Jak był mały, był ok. A teraz duży, to mam je w dupie. Zmienił nazwisko. Ale w tym wszystkim to był wilk, ale to jest inaczej. Bóg najlepiej wie, co to było. No, ale ja nie mogę mówić, bo Bóg najlepiej wie, jak to wyszło. Powiedzieliśmy sobie w sądzie, że nie będziemy roszczyć do siebie żadnych tych, nie wchodzić sobie w drogę. I tak niech zostanie. A ja im chciałem życzyć wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia na nowej drodze życia. Niech sobie co chce robi, dobiera sobie kogo chce, aby i dobrze było. Niech się odwala, niech się stroi. Wolna jest. A ja?
robię tak jak chcę. Chciałem, całe życie chciałem być sławny, żeby mnie ludzie szanowali, żebym widniał na stronach różnych, w telewizjach różnych, na różnych krajach. Pisałem, miałem przyjaciela Masoyamę, to już dawno nie żyje, i mówi do mnie tak: zbierz wszystkie królestwa, pogódź ich. Ja mówię: co to znaczy te królestwa zbierz? Pogodzić ich? Ja nie jestem Bogiem, żebym godził. Ale ja ci mówię, zrób tak. I mówię, na pewno ci będzie dobrze w życiu. Wstydziłem się. O! Widzicie? Przepiękne. Teraz wyciągnę słoiki. Teraz wyciągnę słoiki, będziemy napychać. Ej, moment. To niech sobie tu stoi. Zaraz przyjdę na chwileczkę. Wreszcie. Mamy słoiki. Ale będzie cudownie, prawda? Teraz wyciągamy te słoiki. Będziemy napychać. No, tniemy to. Kawałki ładne, prawda? Kolorowe. Mogą być duże, różne. Trzeba dobrze ich utkać, upchać. Mój wieczka się przyniesie. Łaskę przyszedłeś? Prosisz, tak? Prosisz? Jeść, tak? A idź tam, gdzie byłeś. Idź. Polataj sobie jeszcze. Idź. I nie przychodź do mnie. Po co? Mówię do psa, bo całą noc sobie poszedł przez płot kicną, bez mojej zgody. I sobie poszedł. A teraz przychodzi w łaskę. Łeb spuści, tak się patrzy. Już jest. O, jeden słonik mamy. Teraz tu mam słoiki. Tak podobny następny słoik, zobaczcie. Widzicie? Mam słoiki. I teraz następnego będzie napychać. O. Pięknie. O. Wrzucamy. Zajebiście. W różnych kawałkach, w różnych kształtach. Ja to różne dopasowuję tak, żeby było dobrze, upchane dobrze. Leczę, robię, cały czas leczę, leczę i tak bardzo mi smakuje. Do środeczek na pół.
No i mamy następny. O, sojczek. Mam dwa. Robimy trzeciego. Zobaczymy, ile mi wyjdzie z tego. Dobrze ponapychać. Idź tam. Niech się da zjeść. Idź. Tam. Na suczki. Trzeci słoiczek, ale pycha. O, widzicie? Jeszcze na jeden trochę starczy, ale później jeszcze dobiorę, poszukam papryki. Będziemy mieli akurat pycz i san atushi. Nie starczy na drugi. Nie starczy. Brakło. Pół mamy. Podobał się filmik? Zapraszam na następny film. Patrzcie, jak. Zapraszam na następny film. Będę robił leczo. Będę obierał ogórki. Salam alejkum. Pozdrawiam wszystkich. Życzę zdrówka. Jako ja Infopoland, Henio Bryczek, menadżer muzyki światowej Facebooka, pp. Pozdrawiam. Love you.